tym miejscu spotykali się Jan Klemens Branicki z pewnością i Stanisław August Poniatowski. Proszę Państwa, tyle na początek. Pozwólcie Państwo, że Jan Klemens Branicki, na co dzień marszałek województwa podlaskiego, pan Mieczysław Kazimierz Baszko, powita Państwa. Drodzy rektorzy, kanclerzu, drogie panie i panowie, jest niezmiernie miło powitać tutaj w stolicy Polski, w Warszawie. Chcę serdecznie powitać dla was wszystkich, ukłon z mojej strony. I żeby Światowy Dzień Walki z Cukrzycą przyczynił się do lepszego spojrzenia na różne boleści, różne choroby, ale my jako ludzie, siła w narodzie, będziemy zawsze wspomagać potrzebujących ludzi, oddawać im serce, to tak jak sami sobie czynimy, tak innym proszę czynić. Przywieźliśmy wspaniały deser artystyczny, czyli zespół Cymes Capella. Prosimy uprzejmie, Cymes Capella. I've heard it was a secret chord that David played, please the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth and fifth, the minor fourth, the major eighth, the baffled king composing, hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throat, she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. You say I took the name in vain. I don't even know the name. But if I did, well, really, what it's to you? There's ways of flight in every word. It doesn't matter which occurred. The call of the broken, hallelujah, hallelujah. Dzisiaj przedstawić informacje na temat naturalnych oksydantów i ich znaczenia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. W naszej przyrodzie jednym z najczęściej występujących pierwiastków jest tlen. Ten tlen, który jest życiodajny, bez którego życie nasze nie mogłoby istnieć, jest jednocześnie pierwiastkiem toksycznym. Dlaczego? Dlatego, że występuje w takiej formie, która się nazywa wolny rodnik. Te wolne rodniki powstają w różnorodnych sytuacjach. W naszym ustroju powstają w przebiegu procesów utleniania, w wyniku różnych przemian metabolicznych, w wyniku tak zwanego łańcucha przenoszenia elektronów, łańcucha oddechowego, ale w przyrodzie ilość wolnych rodników
pojawia się w dużych ilościach pod wpływem działania promienia słonecznego, pod wpływem promieniowania jonizującego, zanieczyszczenia sprzyjają powstawaniu wolnych rodników. Takie schorzenia jak cukrzyca, jak miażdżyca, jak choroby serca, jak udar mózgu, nadciśnienie tętnicze należą właśnie do chorób cywilizacyjnych. I między innymi jedną z przyczyn powstawania tych chorób cywilizacyjnych jest nadmierna ilość wolnych rodników. Także polecam, abyście Państwo w swojej diecie, codziennej diecie uwzględniali warzywa i owoce, które dostarczają związków antyoksydacyjnych. To może być sok jabłkowy, to może być jabłko. To przede wszystkim aronia, to również inne warzywa i owoce. I życzę smacznego. Dziękuję bardzo. Większość chorych na cukrzycę nie spełnia kryteriów wyrównania, czyli są źle leczeni, sami się źle prowadzą, nie przestrzegają diety, brak wysiłku fizycznego. Praktycznie rzecz biorąc, tylko niewiele ponad 1/4 chorych jest dobrze prowadzonych. Drugi problem to jest taki, że większość pacjentów chorych na cukrzycę ma nadwagę oraz otyłość. Większość, to znaczy aż 85%, czyli to jest kolejny duży problem. Chciałem powiedzieć, że nowoczesne metody leczenia cukrzycy, czy z zastosowaniem tych leków, czy innych grup leków, bo co najmniej 14 grup leków naliczyłem, że są w różnych fazach badań, one w najbliższym czasie ukażą się, niektóre z nich nie przyjmą się z takich czy innych względów, ale nowoczesne leki w cukrzycy powinny z jednej strony uwzględniać zaburzenia wydzielania insuliny, bo tej insuliny jest za mało, z drugiej strony wpływać na insulinoporność, tak jak metformina, bo po prostu człowiek z nadwagą, otyłością ma insulinoporność tkanek obwodowych. Ktoś mówi, ja stosuję 100 jednostek insuliny i mam cukrzycę niewyrównaną, bo jest insulinooporność tkanek obwodowych. Te nowe leki nie powodują insulinooporności, zmniejszają. No i wreszcie wpływ na efekt inkretynowy, czyli to jest takie sprzężenie zwrotne. Jem, to wtedy jest wydzielania insulina poprzez te hormony. No i wreszcie, proszę Państwa, leki powinny się charakteryzować dobrą skutecznością, bezpieczeństwem, dobrą tolerancją. No i czego sobie i Państwu życzę, i żeby te leki po prostu były w miarę tanie, a przynajmniej na naszą kieszeń. Także powinny uwzględniać koszty leczenia i możliwości zakupu przez chorych na cukrzycę. Dziękuję za uwagę. Uprząśniczki, 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 uprząśniczki siedzą jak ajodzieweczki, przędą sobie przędą, jedwabne niteczki, kręci kręcze cioro, widź się tobie widź, ta pamięta lepiej, czyja dusza niść. Poszedł do królewca, młodzieniec wycinął, sam się zalewał, żegnając dziewczyną, kręci kręcze cioro, widź się tobie widź, ta pamięta lepiej, czyja dusza niść. Gładko idzie wszędzie, za wesołej dziewczynie, pamiętała 3 dni o wiernym chłopczynie, kręci kręcze cioro, widź się tobie widź, ta pamięta lepiej, czyja dusza niść. Inny się młodzieniec podsuwa z ubocza i innemu rada dziewczyna ochocza. Kręci kręcze ciono, prysławą tłanić. Wstydem dziewczę płonie. Wstydź się dziewczę. O nie!
Cukrzyca jest ogromnym problemem związanym właśnie z oczami i zachęcam Państwa do chwili skupienia. Co to jest retinopatia? To jest ogólne określenie zmian na dnie oczu spowodowanych właśnie cukrzycą. To, co większość z Państwa tutaj prezentuje, to jest cukrzyca typu drugiego. I zobaczcie Państwo, bardzo bym prosiła o zwrócenie uwagi na te dane. Aż 20% osób, a więc co piąta osoba z Państwa, ma zmiany na dnie oka. Tak? W przypadku typu drugiego, a po 20 latach w przypadku typu cukrzycy typu drugiego aż 60%. To jest naprawdę znacząca ilość. Jakie są czynniki rozwoju retinopatii, to Państwo pewnie wiecie. Jeśli nie wiecie, ja chciałam przypomnieć. Czas trwania cukrzycy, to o czym już żeśmy wcześniej sobie powiedzieli. Nieskuteczna kontrola glikemii, nieskuteczna kontrola metabolizmu, ciąża, niewyrównane nadciśnienie tętna, ostra nefropatia, otyłość, tak? Hiperlipidemia i niedokrwistość. Co to jest cukrzycowy obrzęk plamki? To są zmiany związane z patologią cukrzycową dziejące się właśnie w okolicy plamki żółtej. Proszę Państwa, plamka jest takim miejscem siatkówki, które jest odpowiedzialne za widzenie centralne, za widzenie barwne, za możliwość czytania. A więc tak naprawdę to jest to, czym my widzimy. Jak leczyć? Dawniej stosowano laseroterapię, o której tutaj Państwu jeszcze powiem. Większość z Państwa wie, że cukrzyk powinien być laserowany i no, spora część tutaj z Państwa osób, które była przebadanych, tą laseroterapię w takim czy w innym stopniu miało wykonanych. W mojej ocenie niewystarczającą, ale to jakby jest inna sprawa. A więc laseroterapia. Niekiedy podaje się sterydy doszklistkowe, bardzo rzadko. Jest to terapia zarezerwowana dla pojedynczych przypadków. Laseroterapia w tej chwili jest metodą niewystarczającą, że należy podawać iniekcje anty-VEGF, należy podawać Lucentis. Niestety wadą tego leczenia jest to, że efekty mogą i bywają przejściowe. Podawanie tego leku trzeba kontynuować, tak jak stosowanie insuliny w cukrzycy. Z tym, że insulinę Państwo stosujecie 3-4 razy dziennie, Lucentis w przypadku takiego dość trudnego, opornego obrzęku plamki podaje się co 4, co 5 tygodni, niekiedy rzadziej, prawda? To jest indywidualna sytuacja w zależności od Państwa stanu klinicznego. W Polsce jest jedyny lek zarejestrowany do leczenia cukrzycowego obrzęku plamki. To jest lek o nazwie Lucentis, który pewnie Państwu gdzieś tam się obił między uszy. Jedyny właściwie możliwy, zarejestrowany i stosowany no, przez okulistów w coraz szerszym zakresie. Co 3 miesiące, co 6 miesięcy badania kontrolne okulistyczne jak najbardziej. Dziękuję Państwu za uwagę.